ten rząd w ogóle nie reaguje na nic, na żadne skandaliczne słowa, które są obraźliwe i skandaliczne wobec Polski. Mamy w sieci filmiki, gdzie młodzież ukraińska pod flagą banderowską, czarno-czerwoną, śpiewa Czerwoną Kalinę, która była utworem banderowskim, i te organizacje u nich bardzo mocno się jednoczą. To, że pomogliśmy Ukraińcom, to nie znaczy, że nie mamy domagać się prawa do prawdy, do godnego upamiętnienia tych wszystkich ludzi. Nie ma już kogo rozliczać, bo większość tych ludzi nie żyje, ale po prostu przyznać się. Przyznać się, tak, przepraszamy, po prostu. Konflikt ukraińsko-polski prędzej czy później wybuchnie, i to bardzo mocno. Wielokrotnie byłam osobiście świadkiem tego, ale też wiem od znajomych różnych, tak, sklepikarzy, że wręcz były pretensje niektórych Ukraińców, że dlaczego personel w sklepie nie mówi po ukraińsku. No ale przepraszam, jesteś w Polsce. Oni są tutaj u nas i muszą zaakceptować nasze prawa. Oni mają pozwolone tutaj na wszystko, zarówno Ukraińcy, jak i wyznawcy islamu. No i konsekwencje dla nas Polaków będą potworne. Ten rząd w ogóle nie reaguje na nic, na żadne skandaliczne słowa, które są obraźliwe i skandaliczne wobec Polski, zarówno ze strony niemieckiej, ze strony ukraińskiej, czy ze strony każdego innego rządu. Ja uważam, że kiedy do nas tutaj zaczęły pierwsze partie napływać tych ludzi z Ukrainy, aczkolwiek dla mnie błędne jest powiedzenie, że wojna wybuchła w 2022 roku, bo wiemy dobrze, że ta wojna trwa od 2014, ten konflikt rosyjsko-ukraiński. Jak zaczęli tutaj ci ludzie napływać, ja, jak mówiłam, nie wiem, gdzieś w sklepie z ludźmi rozmawiałam, czy ze znajomymi, że wroga wpuściliśmy do kraju, to do mnie oburzone, o dziwo, starsze panie, które znają historię, mówiły, w ogóle oburzone, jak ja mogę tak mówić, że teraz ci młodzi Ukraińcy, tak samo i młodzi Niemcy, nie mogą odpowiadać za to, co kiedyś. Ale mamy w sieci filmiki, gdzie młodzież ukraińska pod flagą banderowską, czarno-czerwoną, śpiewa Czerwoną Kalinę, która była utworem banderowskim, i te organizacje u nich bardzo mocno się jednoczą, i ja uważam, że nie będzie ciekawie w Polsce, że tutaj ten konflikt ukraińsko-polski prędzej czy później wybuchnie, i to bardzo mocno. To jest zawzięty naród, i tak samo Rosjanie się bardzo długo nie przyznawali, tak, i do jakichkolwiek mordów na Polakach, i również Ukraińcy. To jest ich punkt honoru, oni mają taką zawziętość w sobie i się nie przyznają. No. No mamy puścić w niepamięć historię, która się wydarzyła. Ja nie mówię teraz o... Nie ma już kogo rozliczać, bo większość tych ludzi nie żyje, ale po prostu przyznać się. Przyznać się, tak... Przepraszamy, po prostu. I dać, pozwolić Polakom tam na ekshumację, na upamiętnienie tych ludzi wszystkich, którzy zostali w sposób straszny pomordowani, potworny. I żeby ci ludzie mieli swoje groby, tak? My jako naród, wiadomo, że jesteśmy, my się potrafimy zjednoczyć i właśnie jesteśmy tacy empatyczni i pomagamy, tak? Aczkolwiek historia też pokazuje, że bokiem nam wyszła ta pomoc i przyjmowanie tutaj obcych nacji do nas. No tutaj mówię o XIV wieku i o królu Kazimierzu. I do dziś mamy tego konsekwencje. Ale to, że pomogliśmy Ukraińcom, to nie znaczy, że nie mamy domagać się prawa do prawdy, do godnego upamiętnienia tych wszystkich ludzi. To nie oznacza. No pomoc pomocą, ale też... Mówmy prawdę, jak było. Pan Żołęski jest bardzo roszczeniowy, wymagający, i to jest komik. I to jakaś pomyłka jest z tą prezydenturą. Czy Ukraińcy są wdzięczni? Nieliczni. Nieliczni. Nie wszyscy nieliczni tylko są wdzięczni. Uważam, że jakby miała całościowo powiedzieć, nie są wdzięczni. Nie są wdzięczni. I również przeraża mnie to, że przejmują tutaj interesy, biznesy, że PKP Cargo na przykład nam się nie opłaca, a mają mieć to Ukraińcy tym zarządzać. Także
mówię, to wszystko idzie w bardzo złą stronę. Oni są tutaj u nas i muszą zaakceptować nasze prawa, tak samo i inne nacje. No, ja nie wyobrażam sobie na przykład, jak ja podróżuję gdzieś, żeby ktoś się dostosowywał do mnie w innym kraju, tylko ja muszę się dostosować do danego kraju. Tak samo ja spotkałam się wielokrotnie, byłam osobiście świadkiem tego, ale też wiem od znajomych różnych, tak, sklepikarzy, że wręcz były pretensje niektórych Ukraińców, że dlaczego personel w sklepie nie mówi po ukraińsku. No ale przepraszam, jesteś w Polsce. No ja jak wyjeżdżam gdzieś, no ogólnie światowym takim językiem wszędzie, takim globalnym, obowiązującym jest angielski, tak? No ale, no nie wiem, no wyjeżdżamy do Włoch, no to po angielsku się porozumiemy. No jeżeli ktoś zna włoski, no to zna, ale nikt tam z nich nie będzie się na przykład przystosowywał do nas i nie będzie się uczył specjalnie polskiego dla nas, tak? Więc też nie rozumiem tych pretensji. Są roszczeniowi, są bardzo roszczeniowi i są niewymagający. To można tylko na palcach u rąk policzyć, tych wdzięcznych, ale to też mi się wydaje, że to są ci, którzy przyjechali tutaj dużo wcześniej. Nie ci teraz, którzy są. Także kolejną sprawą skandaliczną, o którą pan tutaj, pan mnie nie zapytał, ale dla mnie jest to skandalem, że policja niemiecka sobie przejeżdża swobodnie przez granicę państwa polskiego. Nikt na to nie reaguje i przywożą nam tutaj tych najgorszych przestępców z Afryki, bo oni u siebie robią teraz czystki. I teraz Polska będzie tym takim brudem, tym takim, będzie zawalona tymi właśnie przestępcami z Afryki, z Azji. Czyli nie wierzy pani premierowi, który mówi, że natychmiast zareagował i że takie sytuacje się powtarzać nie będą? Nie, nie wierzę. Nie wierzę Tuskowi w ani jedno słowo. No mamy benzynę po 5,19, a nawet tańszą, tak? Nie wierzę w ani jedno słowo Tuska. W ani jedno. On kłamie, nawet chyba jak śpi, to kłamie. I też nie rozumiem, dlaczego tak bardzo fajne jest to dla ludzi, bo już słyszę takie opinie, kiedy nawet tutaj, niedaleko gdzie mieszkam, kilka razy widziałam, jak muzułmanin ma przerwę, wychodzi z Toyoty Prius oczywiście, wyjmuje dywanik i się modli. I to jest takie fajne, to jest takie egzotyczne. On ma prawo. No chyba nie do końca, bo ja na przykład jadąc na wakacje do kraju muzułmańskiego, ja bym nie mogła tak się publicznie modlić. Ja nawet chyba bym nie mogła nosić krzyżyka. Nawet bym nie mogła krzyżyka nosić. Musiałabym albo zdjąć, albo mieć zasłonięty. Oni mają pozwolone tutaj na wszystko, zarówno Ukraińcy, jak i wyznawcy islamu. No i konsekwencje dla nas Polaków będą potworne, bo tolerancja tolerancją, ale wszędzie są we wszystkim jakieś granice i te granice cały czas są przekraczane i ja za każdym razem pytam się, co jeszcze, jak można jeszcze bardziej przekroczyć pewne granice, bo no, my dochodzimy do jakiegoś absurdu.